pokażę Wam, moi kochani, jak zrobić taką pyszną pieczeń rzymską z kalafiorem. Zobaczcie, tak to wygląda. I oczywiście ziemniaczki obok pieczeni. Bardzo fajny, szybki pomysł na mięso z wieprzowiny mielonej. Do miski wrzucam kilogram mielonej wieprzowiny. Do wieprzowiny dodaję jajka. Do tego dodaję płatek owsiany. Mleko. Dodajemy mąkę. Sól. Pieprz. I cebulę pokrojoną w kostkę. Wszystko to teraz dokładnie mieszamy. Jak widzicie, farsz do naszej pieczeni jest już gotowy. Do tak przygotowanego farszu dodam teraz wcześniej uszykowany, tutaj jest kalafior. Jest to świeży kalafior i jak widzicie, jest podzielony na mniejsze części. Takiej wielkości i ten świeży, umyty kalafior wrzucę teraz do farszu. Dokładnie to wymieszam. I tak przygotowany farsz użyję teraz do formowania pieczeni rzymskiej z kalafiorem. Na spód naczynia dodam masło. Robię to w ten sposób. Wykładam teraz wcześniej przygotowany farsz. I formuję z farszu pieczeń. Robię to w ten sposób. Tutaj mam plasterki boczku. A teraz układam plasterki boczku wędzonego. Do tak przygotowanej pieczeni dodam jeszcze po takim kawałku masła. Tutaj mam kartofle, jak widzicie, pokrojone na takie kawałki. I takie kawałki kartofli będę układać tu po bokach. Kartofle posolę. I tak przygotowane danie w
fijekę we wcześniej nagrzanym piekarniku przez około godzinę. Tak wygląda pieczeń po wyjęciu z piekarnika. Teraz zobaczymy, jak wygląda po przykrojeniu. Tak wygląda po przekrojeniu. I teraz pokroję na plasterki. Bardzo ładnie się kroi, jak widzicie. Wygląda naprawdę... Tak wygląda w środku, jak widać. Przekroimy jeszcze jeden. Kroimy jeszcze jeden kawałek. Zobaczcie. Coś wspaniałego. Pieczeń można też kroić na zimno. Bardzo fajny dodatek do chleba. A ja już się z Wami na dzisiaj żegnam. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Z góry serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału. Do zobaczenia i smacznego życzę.